witam w pierwszym odcinku Bierz Życie za Rogi. Bank Pekao S.A. Bierz Życie za Rogi. Jest to vlog, w którym wraz z Bankiem Pekao S.A. pokazujemy Wam naszych mistrzów w dziedzinach, które niekoniecznie są Wam znane. Ja jestem Marcin i dzisiaj jest ze mną Ola Rudzińska, mistrzyni świata w spinaczce na czas oraz Ania Brożek, wicemistrzyni świata w spinaczce na czas. Dzisiaj dowiemy się, jak dziewczyny trenują, pościgam się z nimi na ściankach, sprawdzimy, jak poradzą sobie z naszym zadaniem specjalnym oraz zobaczymy, jak biorą życie za rogi. Zanim spróbuję z Wami zmierzyć się na ściankach wspinaczkowych, może byście mi opowiedziały trochę o Waszej dyscyplinie. Wspinaczka na czas, czyli wspinamy się na czas, kto pierwszy, ten lepszy. Taka trochę jakby sprinty, tylko po prostu po ścianie, do góry. No i nasza konkursja charakteryzuje się tym, że jest to 15-metrowa ściana, która jest zawsze taka sama, układ chwytów jest taki sam, no i możemy na niej pobić rekord świata. A w ile czasu tak mniej więcej wchodzicie na taką ścianę? Szanowane czasy, że tak powiem, wśród kobiet, to jest poniżej 8 sekund. Jesteśmy na ściankach wspinaczkowych i dziewczyny, co się teraz będzie działo? Same ciekawe rzeczy. To co? Bierzemy życie za rogi. Jeszcze jak mi powiecie, jak powinienem się rozgrzać? Zaczniemy na pewno od krążeń ramion i krążeń wszystkich stawów musimy się rozruszać. Potem będziemy się trochę rozciągać, a potem troszeczkę użyjemy naszych mięśni, zrobimy kilka pompek, przysiadów. Jakaś rozgrzewka na ścianie. Zanim zaczniemy się wspinać, rozgrzejemy się trochę na trawersie, drążki i tak dalej. I przejdziemy do tego właściwego wspinania. I wyzwania. Rozgrzaliśmy się, popodciągaliśmy się. To teraz czas zrobić trawers. Spełniam swoje marzenie. Będę wchodził na ściankę wspinaczkową z mistrzyniami świata. Akcja! Jako że dziewczyny są wytrenowane, to taka ścianka dla nich jest do przejścia w jedyne 8 sekund. Uwaga, teraz mam dla Was wyzwanie. Musicie polubić ten film, zanim Ola wejdzie na sam szczyt. Start! A teraz Marcin bierze życie za rogi i będzie próbował pobiec szybciej niż ja. Start! Dawaj, dawaj! Żebyśmy się dowiedzieli trochę więcej o dziewczynach, zadam im 5 pytań. Który moment w życiu dla Ciebie był najbardziej przełomowy? To zależy z jakiej perspektywy, ale jeżeli chodzi o karierę sportową, to na pewno były to Mistrzostwa Świata w Paryżu w 2016 roku, dlatego że tam w moim odczuciu odniosłam dużą porażkę, ponieważ byłam czwarta i to mnie zmotywowało do jeszcze cięższej pracy, żeby właśnie wygrać Mistrzostwa Świata w 2018 roku. Jak to była medal na Mistrzostwach Świata? Kto jest dla Ciebie największym wsparciem i dlaczego? Marcin Dzieński, mój chłopak, partner, bo wspieramy się nawzajem. Jest dla mnie nie tylko wzorem sportowca, ale też po prostu człowieka. Jakkolwiek banalnie to brzmi, to naprawdę podziwiam go w każdej materii. Moim największym wsparciem jest mój narzeczony, jednocześnie mój trener przygotowania motorycznego, dlatego że on jest ze mną przy tych złych momentach i przy tych dobrych momentach i tak naprawdę to on jako pierwszy uwierzył w mój sukces i że mogę wygrać właśnie te Mistrzostwa Świata w Innsbrucku. A opowiedz mi jeszcze o momencie, w którym już myślałaś, że nie dasz rady, a mimo to nie ugięłaś się i zrealizowałaś swój cel. No, nie było to wcale tak dawno temu, bo na początku tamtego sezonu
Jeszcze nie zaczęłam swoich startów w Pucharze Świata, a już byłam bardzo zmęczona, przetrenowana poniekąd i myślałam, że już nie dam rady, że w ogóle moja forma, moje szybkie bieganie nigdy nie wróci i że w ogóle powinnam to wszystko rzucić. I właściwie przez większość sezonu się z tym zmagałam, z jakimś permanentnym zmęczeniem, brakiem motywacji i tak dalej. Ale moim światełkiem w tunelu były właśnie Mistrzostwa Świata i jakimś cudem do nich dotrwałam i się nie poddałam i jak widać było warto, bo zdobyłam tam medal. Wydaje mi się, że taką historią właśnie jest między innymi Paryż z 2016 roku, ale też i Mistrzostwa Europy w Campidello di Fasa w 2017 roku, gdzie właśnie pomimo poświęcenia wszystkiego pod treningi, podporządkowania całego życia, doznałam kontuzji, nie udało się i wtedy pamiętam ten moment, kiedy wsiadłam do samochodu, zaczęłam krzyczeć, zaczęłam płakać, byłam naprawdę zdesperowana do tego momentu, znaczy rozczarowana do tego momentu, że ja już nie chciałam startować na World Games, które były 2-3 tygodnie później, ale gdzieś tam potem przy wsparciu właśnie bliskich mi osób udało się to ogarnąć. Co dla Ciebie znaczy brać życie za rogi? To jest trudne pytanie przede wszystkim, ale chyba najbardziej to, że z życia powinno się korzystać w pełni tak naprawdę i próbować wszystkiego, bo jeżeli czegoś nie spróbujemy tak naprawdę, to potem będziemy żałować, że to nie zostało spróbowane, nie zostało zrobione i nawet nie podjęliśmy próby, więc... To znaczy realizować się w taki sposób, jaki chcemy, nie spełnianie czyichś oczekiwań, tylko po prostu robienie tego, co kochamy. Uwaga, teraz fajne pytanie. Co byś zrobiła, gdybyś miała miesiąc wolnego? W końcu bym się wyspała na pewno i nadrobiła wszystkie zaległości, których mam o tyle. Pojechałabym do Afryki albo do Stanów. A jak to się stało w ogóle, że zaczęliście się wspinać? U mnie historia jest trochę rodzinna i trochę taka osobista, dlatego że w 6 klasie podstawówki musiałam podjąć decyzję, czy chcę dalej pływać, czy chcę się zająć czymś innego, bo rodzice postawili mi taki ultimatum. Ja stwierdziłam, że chcę zająć się czymś innym, a że zawsze byłam wpatrzona w moją starszą siostrę, a ona przywodziła z zawodów krajowych medale, puchary, wygrywała te zawody i tak patrzyłam na nie z podziwem, więc stwierdziłam, że pewnego dnia ja też tak bym chciała, więc poszłam na ściankę. Mnie na ścianę zabrał mój tato, który jest związany ze wspinaniem, ale nie sportowym, po prostu sobie chodzi po górach i tak dalej, bardziej z alpinizmem. No i bardzo długo to była dla mnie forma rekreacji, wspinałam się od tak dla siebie, mimo że gdzieś tam startowałam w zawodach juniorskich, to raczej nie postrzegałam się jako jakiejś zawodniczki. I myślę, że kolejnym takim etapem i osobą był po prostu Marcin, który od zawsze był dla mnie właśnie takim idolem i tak dalej i on zaszczepił we mnie już takie poważne trenowanie. Jak widziałem niektóre wasze biegi, to wydaje mi się, że wy w górę biegniecie szybciej niż niektórzy biegną po płaskim. Jest taka szansa. Czas teraz na zadanie specjalne. I uwaga, będzie to zorbing w parku trampolin. Poczujemy się jak chomiki. Uwaga, uwaga, będziemy mieć dystans do przebycia tej oto kuli i będzie trzeba przebyć go w jak najkrótszym czasie. Dobra, kto zaczyna? Uwaga, 3, 4. Akcja! Zakończyliśmy niezłą zabawą. Poradziliśmy sobie z wyzwaniami, pokazaliśmy, jak bierzemy życie za rogi. To była Ania, Ola i Marcin. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi.